Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy jechać wyścig, czy raczej ucieczkę drużynową, która się nazywa Outlaws, z okazji Dnia Świętego Patryka, który jest świętem irlandzkim głównie. O co w tym chodzi? Nie wiem, tam w sumie chodzi o to, że się nosi jakieś zielone stroje symbolizujące trawiasty klimat tego kraju i trzeba przejechać ogólnie ten wyścig 500 000 razy. Przecież wszyscy muszą przejechać łącznie w sumie 500 000 razy ten wyścig, aby dostać pakiet z samochodami, nagrodami. Co nas chyba najbardziej interesuje, no bo jeśli przejedziemy ten wyścig, czy ucieczkę drużynową razy tam ileś, no to dostaniemy jakieś tam fajne felgi do kupienia w sklepie za IGC, co też jest fajną opcją, mnie się to barddo podoba. Chętnie sobie po prostu potuniguję tymi felgami samochód, a te części wizualne zawsze w Wordzie były jakieś takie drogie i fajnie, że teraz twórcy właśnie działają z tym, aby jakoś te części stały się bardziej dostępne. Jedziemy teraz w trzech. Ja ogólnie jadę Mazdą RX-8. To jest jakaś specjalna wersja tej Mazdy. Renesis tak się nazywa? Chyba tak, coś takiego. Mam tutaj jakieś specjalne malowanie, bodykit, tego typu bajery. Jest to mój najszybszy samochód w klasie D, bo w klasie D znajduje się właśnie ta ucieczka drużynowa. No i muszę przejechać 10 razy, musimy wszyscy przejechać najlepiej 10 razy tę ucieczkę, żeby zdobyć pakiet z samochodami, nagrodami. 10 razy tym razem, bo ostatnio przejechałem ten jakiś tam event poprzedni, a chyba związany z świętem, nie, nowym rokiem chińskim. Trzeba było przejechać 8 razy, a ja przejechałem 3 albo 2 razy. Lipa troszeczkę. No ale teraz wiem, że trzeba przejechać 10. Ogólnie mam 5 samochodów z klasy D, więc myślę, że albo kupię jakiś nowy teraz, chociaż nie mam kasy zbytnio, albo po prostu przejadę po 2 razy każdym z tych samochodów Outlaws, no i zobaczymy, jak mi w zasadzie pójdzie. Na mojej grupie włączam wszystko nogą, tak się nazywa moja grupa na Facebooku. Napisałem, że właśnie teraz gram w Worda i tego typu informacje właśnie będę tam zamieszczał, a nie na właśnie fanpage'u na Facebooku. No bo nie chcę też zaśmiecać tej całej, tej całej tablicy, wiecie, fanpage'owej, a na grupie to tam i tak każdy wszystko wrzuca, więc ja też sobie czasami coś tam napiszę, że wbijam do gry, żeby pograć. I po prostu osoby, które mają ochotę, mogą sobie wtedy pograć ze mną. Myślę, że dużo lepsza opcja, prawda? Tym bardziej, że w tej grupie jest no już grubo ponad 700 osób. Prawie 800 niedługo będzie. Więc myślę, że będzie ok. Myślę, że to jest właściwie ok. No, no i pojedziemy sobie tu skrótem. Jest. No nie wiem właściwie, gdzie ten Outlast się kończy, ale zaraz pewnie będę wiedział. Cholera, jak zaraz się przesiądę do Challengera RT, no to będzie katastrofa. Ja tym samochodem w ogóle chyba nawet nie ukończę tej ucieczki drużynowej. Mam jeszcze... mam jeszcze, jak to się nazywa, Porsche Caymana S, Treasure Hunter. Fuck, chciałem tutaj pojechać, bo tam jest chyba krócej, ale już dupa zbita. Na razie. Tam jest taki skrót i można... A nie, jeszcze można zmienić sobie pas. No to dobra. Teraz zobaczymy, czy będzie można w ogóle tu skrócić, ale chyba można, można. No. Więc jeszcze mam takiego Caymana, można powiedzieć, że szybkiego. Szybkiego do tej klasy. Jeszcze jest u mnie w garażu. What the fuck? Wow. Jeszcze jest u mnie w garażu Audi RS4, chociaż ten samochód jest dosyć ciężki, ale myślę, że dobrze będzie sobie radził właśnie na ucieczce drużynowej i ogólnie na pościgach, bo jest ciężki w tej grze. No dobra, ja sobie pojadę tutaj, koleś tam pojechał naokoło, nie wiem dlaczego, ale jak tak lubi, to spoko.
Także no, nie będę wam pokazywał, jak będę jeździł to 10 razy tutaj na odcinku. Sam oczywiście prywatnie sobie przejadę. Ogólnie fajna opcja, naprawdę coś takiego mi się podoba, bo właśnie można sobie wbić i coś tam później wylosować w tych karpakach. Rzadko coś dobrego da się wylosować, ale teraz chyba były dwa karpaki możliwe do zdobycia w jednym z takich eventów. W każdym razie jest to dobry powód, aby wbić sobie do Worda i trochę pojeździć, zdecydowanie. Tym bardziej dla osób, które już mają 5000 punktów i mają tego Bugatti Veyrona. Ja jeszcze nie posiadam i dużo mi brakuje. No ale i tak mam dużo samochodów fajnych. Myślę, że nawet no po prostu mam lepszą F1. Myślę, że nawet, nie wiem, Pagani Zonda Cinque jest lepsza od Bugatti Veyrona. Teraz zmienię sobie samochód na jakiś inny, pokażę wam przy okazji, jakie mam w klasie D. Nie są to koksy, no bo w klasie D raczej koksów nie ma. Zobaczmy sobie. Klasa D, Dodge Challenger, RS4, RX8, Renesis, tak się nazywa. Nie ma tutaj napisane chyba. Nigdzie chyba nie ma. Cayman S i jeszcze jeden Challenger. No, tak to wygląda. Teraz biorę sobie Caymana. Chociaż nie, wiecie co, wezmę sobie RS4. Cayman jest naprawdę spoko, ja lubię nim jeździć, bo on ma dość dużą, wysoką prędkość maksymalną w klasie D i okazuje się, że wcale nie jest taki toporny w skręcaniu i można nawet nim wygrać czasami na prostej drodze, znaczy na prostej trasie gdzieś tam w klasie D. To jest właściwie zrobiona taka pomalowana wersja policyjna mojej Audicy. Zobaczcie, wygląda sobie tak. Nie jest to może szczyt moich artystycznych ambicji, ale uważam, że i tak dosyć ładnie jest pomalowany. Przynajmniej mi się podoba, to jest najważniejsze. No i startujemy. To już moje drugie podejście. Tutaj mamy oczywiście w RS4, no, mocniejsze niż przeciętnie nitro, więc jest to fajny samochód na dragi, a przy okazji całkiem nieźle rozwala radiowozy, wiecie. Przydałby się tu jeszcze monok, żeby wzmocnić ten efekt, ale wolę mieć jednak redy. Może zamienię sobie później jeszcze unik awaryjny na właśnie molocha, ale chyba nie ma takiej potrzeby tutaj. I tak staram się zawsze jechać w ten sposób, aby jak najmniej tych radiowozów dotykać. Ale widzieliście, teraz się zderzyłem czołowo z radiowozem i z samochodem praktycznie nic się nie stało. Zobaczmy, co się stanie. Bach! O kurde, tu już trochę gorzej. What the fuck? Co się tam stało z przodu? Bach! O kurde. Gdybym miał mojego RTX-a, gdzie ma naprawdę nieźle zrobiony, wymaksowany skillami unik awaryjny, to by te samochody wszystkie poleciały chyba w kosmos. Kurde. No ale niestety mam tylko RS4, która wcale aż tak źle nie skręca. No, wprawdzie nie jadę jakoś super szybko, ale da się opanować ten samochód, naprawdę. No ja miałem kiedyś, pamiętam, że bardzo lubiłem jeździć Audi S5 w tej grze. I dużo grałem właśnie na klawiaturze swojego czasu, właśnie tym samochodem, tamtym samochodem. I po przesiadce na pada, no powiem wam, że jest różnica w prowadzeniu, jest różnica w wyczuciu po prostu samochodów. I dużo lepiej się po prostu tymi samochodami jeździ, lepiej można opanować, można troszeczkę gazu puścić, słabiej hamować i na dłuższą metę jest to wygodne, chociaż na początku miałem spore problemy z obsługą pada ogólnie w grach, a już nie powiem o tym, że w ogóle dobrze jeździć w Wordzie, to było wtedy ciężko. No ale kwestia wprawy, naprawdę pojedzie się te 10 tysięcy wyścigów i już naprawdę można spokojnie jeździć. Chociaż Word, z tego co wiem, został przygotowany właśnie na grę pod klawiaturę i jak ktoś gra tylko na klawiaturze, to wcale nie robi tak źle, to po prostu może wygrywać tak samo jak i gracz, który gra na padzie. Chociaż moim zdaniem wyczucie na padzie jest troszeczkę lepsze, a na pewno gra jest dużo przyjemniejsza, wiecie. Przynajmniej takie moje zdanie jest na ten temat.
No dobra, wiemy już, gdzie Outlast się kończy. Ja bardzo mało jeżdżę tę ucieczkę drużynową, a z tego powodu, że no właśnie niespecjalnie lubię jeździć w Wordzie tymi wolniejszymi samochodami. Z tego też powodu klasa E jest raczej... Klasówki w klasie E raczej no, po prostu mało robię, te klasówki. Nie robię ich wcale, no bo tu się jedzie godzinę jeden wyścig, to jest nuda jak cholera. Dla mnie przynajmniej. W klasie E mam 200 SX-a do wyścigów i na Stadion and Chase, jak jest klasówka, wtedy sobie tam śmigam i naprawdę na zakrętach 200 SX nie ma sobie równych. Nawet ten pieprzony Sirocco może się pożegnać na zakrętach. No niestety w 200 SX mamy tylko 202 km na godzinę w klasie E, ale to czasami wystarcza, żeby wygrać. O cholera. Naprawdę tutaj można wpaść po uszy w niezłe gówno czasami, jak się jedzie takimi wolnymi samochodami. Ale mimo wszystko jakoś udaje mi się tutaj jechać do przodu. Dobra. I ostatnie zakręty właściwie. Wow, kurde, zmieniłem się trochę. Jedziemy tu. Ja właściwie nie wiem, dlaczego w Wordzie jest obchodzone to święto. Chyba w Wordzie ogólnie są obchodzone wszystkie święta. Wszystkich wyznań i w ogóle. Nie wiem, no, po prostu tak jest. Nie jest to złe, ale też nie we wszystkich grach sieciowych są te święta jakby egzekwowane. A tutaj tak. Nie wiem, czemu tak jest. Nie przeszkadza mi też to jakoś specjalnie. Yo. Jesteśmy na mecie. Drugi wyścig przebiegł bez problemu. Bardzo wielką ochotę mam wam pokazać jeszcze tego Caymana, którego mam w klasie D. No bo on właśnie ma tą wysoką prędkość maksymalną. I sam jestem ciekawy, jak poradzi sobie w ucieczkach drużynowych. Myślę, że nie najgorzej. To jest wersja Treasure Hunter, czyli to oznacza, że wszystkie klejnoty będą pokazane na mapce. Jeśli ją otworzymy, chwileczkę. Klasa D, Cayman. Wybieramy. I zobaczcie, wszystkie diamenty będą pokazane. Hops, i tu mamy diamenty, tak, do zbierania. No mi to jest tam niepotrzebne. Ja zawsze jak zbierałem kiedyś diamenty, to lubiłem zbierać się po prostu na mapce, pokazywał się ten wskaźnik, gdzie dany diament jest i sobie po prostu do niego jechałem. A takie powiedzmy, no nie wiem, już mam wszystko na mapie, nie do końca mi też pasuje, wiecie. Pojadę sobie może z innymi graczami teraz wyścig. Myk. Zaraz mi powinno wylosować innych, nie wiem co to w ogóle robi. Mustang chyba Boss, albo Chevy GT500. Czemu nie bierze tego? O, już, dobra. Co on tu robi? Przecież to nie jest wyścig dla niego, kurde. On do takiej klasy nie można go zniżyć przecież. Co tu mamy? Lexus ESF, ciekawe. Sirocco oraz Clio V6. No, Clio powinno sobie tutaj poradzić chyba najlepiej z tych wszystkich rywali. Najgorzej pojedzie chyba Lexus ESF, no bo to jest bardzo słaby samochód, a przynajmniej tak go sobie zapamiętałem, jak grałem nim kiedyś. Być może teraz bym jakoś lepiej nim jeździł, ale wątpię, on tam niczym szczególnym nas raczej nie zaskoczy, ani nie przyspiesza, ani jakoś specjalnie nie skręca. Nitro ma słabe, chyba tylko do klasy D się nadaje. Nie wiem, czy można go w ogóle zdegradować do klasy E, ale chyba nie, bo Kościół miał teraz zniszczonego całkowicie tego Lexusa i widzieliście, że miał po prostu statystykę kwalifikującą go do klasy D. No dobra, jedziemy sobie moim Caymanem i zobaczcie, że bez problemu osiągam tutaj prędkość 229 km na godzinę. Nie jestem pewny, czy to jest nawet dużo, bo nie patrzyłem teraz na budzik, jak jechałem w Audi RS4. Ale tam chyba też tą prędkość da się wysoką osiągać, no bo prowadzenie ma niską statystykę. I tutaj też tak jest, ale ten samochód prowadzi się znacznie lepiej niż Audi RS4. Zobaczymy. Nie wiem, ile osiągnę w tym w Caymanie, ale jest to ciekawy samochód. Naprawdę, jeśli
szukacie jakiegoś samochodu do klasy D, może nawet do wygrywania, to polecam wam Caymana. Jest to mało, rzadko używany chyba samochód w klasie D do wyścigów klasowych i można się po prostu nim wyróżniać. Poza tym ma fajne bodykity moim zdaniem i nie całkiem nieźle wygląda, no kurde. W końcu to Porsche. Nie każdemu się Porsche podoba, ale mnie niektóre modele się podobają i do tych właśnie należy Cayman S. Szczególnie ten model, bo te nowsze też są fajne, ale ten starszy model jakoś jest bliższy memu sercu ze względu na Need for Speed Most Wanted. Yo. 2005 oczywiście. Kurde, tam chyba typowi troszeczkę zatamowałem drogę tym moim unikiem awaryjnym. Zrzuciłem mu chyba radiowozy na głowę, z czego raczej nie był zadowolony. No dobra. Przeszkadzają mi te radiowozy tu cholerne. Fuck! No takie ich zadanie w sumie. Ale z drugiej strony też chciałbym wam pokazać, jak sobie radzi w klasie D ten Cayman. To jest ciekawy samochód, naprawdę. No i doganiamy chyba Clio. Aż ty! Nie jestem pewny, ale chyba tak, żaden inny samochód by tu tak nie zapieprzał. Chyba ktoś się tu rozbił. Oczywiście, że to Clio V6. Fajna ta kliówka jest, naprawdę przyjemnie się nią jeździ. Oh. Cholera, wbił mi się tutaj Charger. Właśnie, mógłbym mieć też Chargera w tej klasie tutaj, ale mam chyba swojego, albo swoje dwa Chargery w klasie C. Oh fuck. Raczej nie jest zbyt dobra opcja. Bo tam sobie... Chociaż jest ta ucieczka drużynowa Home Run i powiem wam, że Charger naprawdę świetnie ramuje radiowozy i tam można na tej ucieczce sporo zawojować. Oczywiście, gdy jest zakręt, no to niestety. Trzeba hamować 8 lat wcześniej, żeby dobrze wziąć go. No ale to jest ucieczka drużynowa i tam nieważna jest pozycja. Zobaczcie, 255 km na godzinę nawet jechałem. To jest dosyć konkretna prędkość jak na klasę D. W klasie C niektóre samochody mają problemy nawet z osiągnięciem takiej prędkości. Teraz pojadę naokoło. A co? O kurde, tu kolczatka była. Nawet nie zauważyłem. No ale to nie jest Need for Speed Most Wanted. Tutaj przejazd przez kolczatkę nie kończy się śmiercią. Więc spoko, damy radę. Przy okazji wszyscy mnie tutaj podgonili ładnie i ukończymy sobie razem ucieczkę drużynową. Już w sumie trzecią z kolei przejechałem. No jeszcze nie przejechałem, ale to już kwestia tylko czasu. Fajnie, teraz w ogóle na tej ucieczce drużynowej nie trzeba czekać, aż się wyszukają gracze. No każdy chce zdobyć ten pakiet i sobie coś tam wylozować, hazardziści cholerni, kurde. No ja też oczywiście, no co, darmowy pakiet, zawsze to coś. Przecież to tam kosztuje parę pieniędzy, ten pakiet, a tak tu mamy za darmochę i właściwie za to, że sobie gramy. Co jest, jak mówiłem, fajną opcją. No i trzy przejechane ucieczki drużynowe już za mną. Fajny event tak ogólnie rzecz biorąc. Cayman S. Zakończymy sobie odcinek w Caymanie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w takim odcinku Świętego Patryka. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.